Oj, kochani, na ten punkt widokowy to trzeba trochę do góry się wspiąć po schodach. Słyszycie, jak sapię, ale wszedłem, żeby pokazać wam z punktu widokowego Dubrownik. To jest jedyna okazja. Czyż to nie pięknie wygląda? Tak, bo już od kilku chwil jesteśmy na terenie Chorwacji. Przejeżdżając przez granicę od strony Bośni i Hercegowiny. Bartek, nasz pilot, prowadza nas po krajach bałkańskich już od 5 dni. Byliśmy, dzisiaj jesteśmy w czwartym. Bartku, według ciebie, twoje ceny i doświadczenia większego jak my, jaki kraj polecałbyś do życia takiego codziennego, gdyby polski emeryt chciał się przeprowadzić na Bałkany? Myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie Albania. Ceny są naprawdę przystępne. Można kupić jeszcze całkiem ładny apartament nad morzem, na przykład w Sarandzie, w Samilu albo gdzieś indziej na południu Albanii. No i to jest i góry, i morze, i ceny przystępne dla Polaków. Myślę, że to jest bardzo dobre miejsce dla polskiego emeryta. I zawsze możemy wyskoczyć do tych innych krajów. Zawsze jest niedaleko, tak, tutaj na północ, na Bałkany. Z tego co wiem, Bartek lubi te Bałkany, zaprasza w swoim imieniu, tak? Czy... Zdecydowanie zapraszam, polecam. A ja wam mogę powiedzieć ze swojej strony, że naprawdę wrażenia są cudowne i nawet na własną rękę to jest coś fajnego, choć wycieczki też mają swój urok, wiele możemy się dowiadywać od tych ludzi, którzy są tu na co dzień, bo pozbierać te informacje zewsząd, z internetu, z przewodników, to czasami jest kłopot i nie bardzo ludziom się chce. A tu chodzą takie chodzące encyklopedie. Polecamy, zapraszamy, a my lecimy dalej zwiedzać. Cześć. Cześć. Tu brama wejściowa do starego miasta Dubrownika. No i lecimy w ten wielki, oblegany świat. Ledwo wysiadł z autokaru, to wszyscy do mnie: Marcin i Marcin i Marcin. Ja mówię, o co im chodzi? Przypomniałem sobie, że Prokop Marcin tu był. Jesteśmy bardzo podobni, nie licząc wzrostu. Oczywiście w ostatnich. Ta rzeźba symbolizuje podejście Dubrowczan do reszty świata, tak mówi przewodnik. W całym Dubrowniku mieszka 56 tysięcy ludzi i jest to duże miasto jak na warunki chorwackie. Fontanna miejska z wodą pitną z 1438 roku. Przewodniczka mówi, że możemy sobie tą wodę pić do woli za darmo, ale kibelki są płatne 2 euro na terenie miasta. Starszy franciszkanin mieszkający w murach miasta, którego gdyby zapytać, jak się czuje, to odpowiada: jak cię widzę, to dobrze. Jest to mapa z 16 wieku. Główną ulicą miasta. Nazwa tej ulicy to jeszcze pochodzi z czasów weneckich.
Dubrowszczanie dla swojej wolności, dla swojego freedom byli w stanie zrobić wszystko. Sprzedać matkę nawet. Podobno. Czy to prawda, czy to tylko legenda? Mam nadzieję, że dojdę do prawdy. No Dubrownik, miasto, w którym można się zakochać. Budwa, Kotor, no Czarnogóra, tu Chorwacja. Słuchajcie, tu jest tyle historii, tu jest tyle zabytków, tu jest tyle wspaniałych anegdot. Schody hiszpańskie w Dubrowniku. Na te jeszcze można siadać. Wszyscy kopiowali jeden od drugiego. Bo te oryginalne schody hiszpańskie są w Rzymie. Na tamte już siadać nie wolno ze względu na ochronę zabytków. Nie będą wpuszczać nawet. Na te jeszcze można siadać. Znowu mówi dla was Ewa. Tym razem będzie zachwycać się architekturą Dubrownika. Zachęcam. Jeżeli ktoś ma możliwości, a na pewno bardzo dużo ludzi jeździ autem na wakacje, żeby się zatrzymać w Dubrowniku przynajmniej na jeden dzień, przynajmniej na pół dnia, pójść, obejrzeć wszystkie możliwe zakamarki, ulice, wejść do tych świątyń, pozachwycać się, pójść na kawę, na jakiś obiad, bo naprawdę warto. Jest przyjemnie, nawet bardzo. Dubrownik jest autonomicznym miastem od początku jego założenia, kiedy tutaj dotarli Słowianie, północni Słowianie na te południowe tereny Bałkanów. No i byli tak długo autonomicznie, aż w końcu wykorzystali Serbów do tego, by ich nauczyli, przekazali im wiedzę na temat roślinności, tej flory tutaj panującej, tego co mogą wykorzystać do codziennego życia. No a potem przegonili tych Serbów. Od tamtej pory Dubrownik pozostaje słowiański. Bardzo mocno stawiał na politykę taką trochę szpiegowską. Miał swoich informatorów w całej Europie. Dzięki temu zbierał informacje wcześniej i wchodził w ich posiadanie wcześniej niż inne nacje. I dzięki temu mógł zapobiegać wszelkim atakom. Mógł im po prostu zapobiegać. Nie doprowadzano do nich. Mimo wszystko mury obronne Dubrownika od strony morza w niektórych miejscach dochodzą do 12 metrów grubości. Z kolei od strony lądu te mury mają grubość 60 cm. Mała marina w Dubrowniku. Za chwilę będziemy oglądać jej mury. Rejs statkiem wkoło Dubrownika to jedna z atrakcji programu Bałkański Wehikuł Czasu. Ja mam jednak szczęście w bonusie dostać jeszcze jedną dodatkową atrakcję, mianowicie są ze mną tym razem siostry z Jury krakowsko-częstochowskiej, które świetnie się bawią i mogę zapewnić was, że Dubrownik, kiedy tu przyjedziecie, będzie stał, natomiast sióstr nie będzie. Chyba że. No wiecie, może być taka historia, że jakiś sympatyczny pan zobaczy was w internecie, coś poczuje, przeze mnie jakoś będzie chciał się z wami skontaktować, może co z tego wyda? Nie, mówimy nie. Temat uważamy za otwarty. O! Słuchajcie, jedzie tu z nami taki jeden, co nie chce powiedzieć do kamery, co on myśli o Bałkanach. Ale po minie widzę, no, że go kręcą te Bałkany. Tutaj Albania, właśnie Grecja, wzdłuż wybrzeża tutaj chorwackiego. Myślę, że to jest coś. Wystąpiło, że w Czarnogórze ta jednak infrastruktura jest chyba jeszcze, wiesz, nie jest tu dobrze zorganizowana, bo człowiek ten Kerszak, tak, nie było tak dużo jakoś też ani Marina, ani Lubek, czy nawet ta, powiem szczerze, Marina w Kotorze, którą gdzieś wcześniej widziałem na filmach, myślałem, że zrobi większe wrażenie. Może dlatego, że od momentu wybuchu wojny rosyjskie superjachty uciekły z unijnych portów. Pracowali,
tam się wychodzi do głównej ulicy. Tak. No chyba wyjdę, bo tam koniec. Kamienie przez turystów są tak wyślizgane, że tu, jeżeli spadnie odrobina wody, to tu się można pozabijać. Ale Śmierć w Dubrowniku, taki film, co? Fajny tytuł. No. Dla filmu Śmierć w Dubrowniku. No, w tych miastach turystycznych, no tak, śmieć. Niech ci taki śmietnik postoi jeden dzień. Nie, ja mówię, czy Kasia z Ostrołęki wie coś na temat śmieci w Dubrowniku? Jeżeli śmietnik postoi w upale jeden lub dwa dni, to śmieć. Dziękujemy, mówiła dla was Kasia z Ostrołęki. Walking tour on Dubrownik. Cześć, dzień dobry, Polska. Dzień dobry. Wszystkiego dobrego. Proszę bardzo po mnie. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom? Gdzie jest ta dziewczyna, gdzie mohamią? Znalazłem dom, znalazłem dziewczynę, co kocham ją. Słuchajcie, kochani, w Dubrowniku za jedyne 5 euro takiego ładnego loda można. Miejsc zasieniony w Dubrowniku jak na lekarstwo. Wszystkie te, które są zajęte. Łatwiej znaleźć klimatyzowaną knajpę. Najpierw ludzie nie siedzą po drogo. Porze obiadowej może więcej. No i w tej klimatyzowanej knajpie możemy się ochłodzić. Możemy się ochłodzić też zimnym piwem. Ale też tu wchodzi temat kibelków. 2 euro. 2 euro. 9 zł, żeby się wysikać. Masakra. Za 4 wypijesz małe piwo i się wysikać. To tak jakbyś miał je zegnać. Ale szczęście w duszy gra jest. Przesudnie jest. Jak na drogę, jak na polskim morze, ale pogoda gwarantowana. Z Hiltona. Wchodzę w nieznaną mi drogę gdzieś po schodach. Zobaczymy, gdzie dojdę. Ale słuchajcie. No ale muszę się pochwalić, kurwa, refleksem. Poleciałoby to, nie wiem, ze 3 metry w dół na beton. I byłoby po zawodach. It's my camera! O mały włos, o mały włos.
poleciałaby mi kamera. Czy się coś uszkodziło? O, jakieś rysy na skraju obiektywu. Nie, ale tu się nie obędzie bez negatywnej notki. Że? No, choć to by było niezgodne z programem i taki, bo i taka nie obiecywała mi, że tam podejdę do wejścia do tej wyspy. Ale cóż. Wlokłem drona 2000 km, żeby nagrać tą wyspę z lotu ptaka. No ale niestety. I to, że na przykład nie mogę być tam pod wejściem na tę wyspę, to jakby jeden temat. Inny temat to to, że tylko dano nam tu 10 minut, więc nie jestem w stanie wypuścić drona w tym czasie. Dyktuj mi nazwę tylko twojego... Pan Roman powie, co myśli na temat hoteli na tej objazdowej wycieczce. Proszę Państwa, możecie korzystać z infrastruktury inwazyjnego basenu, z hoteli, z toalet, tam bodajże z prysznica, czy kogoś nie korzystała. Tak, jest galeria w kilku objazdowych wycieczkach, gdzie no, ten stan był różny. Tutaj jesteśmy mile zaskoczeni tym stosunkowo wysokim standardem, jak na wycieczki objazdowe. Jak wyżywienie? Wyżywienie również. Wyżywienie również jest, jest dobre. W porównaniu z tym, jak to było to lądowanie, wyblanie, to to tak, jest... Byliśmy na przykład w Słowenii, na wycieczce lądowanie w Lublianie, to to tamte odżywienie było no, mizerne, że tak powiem, w porównaniu z tego. Będziemy mówić, z jakim organizatorem byliście na Słowenii, czy nie? I taka. Czyli generalnie my... I taka jest i taka, i taka. Tak. Nawet jak byliśmy w krajach, które by się wydawało, były bardziej rozwinięte niż Albania, to to wyżywienie i hotele były przynajmniej o klasę niższe. Teraz było tak już, kiepskie jedzenie, właściwie powiedział, jak Isaka będzie wam płacić tam 4 ileś dolara, a jak wam jak płaci 2 tam ileś, to macie takie jedzenie, jakie macie. Tak. Czyli organizator, co wybiera, jak liczy, tak. To tak ludzie raczej zapraszają. I to będzie tytuł ostatniego, 8 odcinka podsumowującego, a tytuł będziesz miał, że i taka jest, i taka, i taka. Mówił do Was pan Roman ze Szczecina. Tym akcentem kończymy relację naszego bałkańskiego tripu. 7-odcinkowa przygoda, mam nadzieję, że się Wam wszystkim podobała, a najbardziej wytrwałych zapraszam jeszcze na ostatni odcinek, w którym zobaczycie wszystkie moje i nie tylko moje potknięcia, a było ich co najmniej kilkanaście. Więc zapraszam Was już teraz. Nie zapomnijcie o łapce w górę, nie zapomnijcie o subskrypcji, bo już niedługo dzika Afryka.